Tak, dzień dobry. Dzisiaj też o śliweczkach, ale bardziej o tym tu pięknym grzybku. Tak zwana huba. Nie wiem nazwy łacińskiej dokładnie, ale to jest owocnik grzyba, który znajduje się w tym pniu tej śliweczki. Może to się pojawiać na śliwkach starych. Może to się pojawiać na śliwkach, którym oderwało na przykład z powodu rozgałęzienia V pół drzewka i doszło do infekcji tego starego drewna, na którym ten grzyb żeruje. I żeruje także na bardzo słabych egzemplarzach. Tu mieliśmy do czynienia z takim faktem, że z jednej strony drzewka z jakiegoś powodu obcięto jednego roku prawie wszystkie gałęzie do samego wierzchołka. I tych niezgojonych ran powstało tak dużo, że cała część tej kory z tej strony, której były obcinane te kikuty, tak ta kora po prostu zamarła, bo nie miała nic do żywienia tej części pnia. Dodatkowo ta część pnia znajduje się od południa, czyli jeszcze bardziej wysychała. Tu, z tej strony, z której pozostało kilka gałęzi nieobciętych na kikuty, ta kora żyje. Ale teraz już nie ma ratunku dla tego pnia. Tak, on zgnije. Możemy tylko czekać i próbować wyprowadzać nową koronkę jeszcze przez 4-5 lat, póki ta śliwka się nie złamie, z tych odrostów, czyli z powrotem formujemy sobie nowe drzewko, żeby mieć nową koronkę. Nawet jak tu byśmy ścięli, wszystko to wyczyścili pięknie, zamalowali na olejno, co roku szczelnie, jak tylko popęka, to takie drzewko z tą nową koronką jeszcze nam może nawet 10 lat owocować. Także nie ma co się spieszyć z wycinką, tylko jeszcze próbować latować. No niestety, ten konar, czy prędzej, czy później wyschnie. On będzie żył tylko z tej strony, z której ma te piękne gałęzie, które owocują. Z tej strony, z której było to wszystko usunięte, musi uschnąć. Po prostu nie miało dla kogo żyć. Ta część kory nie miała dla kogo żyć i po prostu zaschła. Ale uratowało się pół drzewka, które ładnie odrasta i możemy jeszcze z tych młodych gałązek uformować sobie nowe koronki, które jeszcze nam parę lat poowocują. Z tą hubą już nie walczymy. Czyli tniesz te nowe na tak zwany czop, żeby one się rozgałęziły w kolejnym roku. Tak. I potem ewentualnie, jak coś nam nie wypuści poniżej, to te czopy usuwamy, żeby nie pozostały martwe, tak? Bo to będzie zarzewie raka bakteryjnego. Tutaj tego raka bakteryjnego nie było, po prostu drzewko tak źle przycięte, że ta kora po prostu obumarła. I tutaj taki kuty też trzeba mimo wszystko poobcinać, tak? Poprawiać. Formujemy to drzewko, tak? Czyli tym już się nie ma... Z tych pędów. I tu zakładamy, że tą część drzewa będziemy musieli usunąć, czyli już o tą część drzewa nie walczymy. Walczymy o tą gałąź i o te nowe odrosty, tak? I tu dbamy, żeby tych kikutów nie było, czyli taki kikut, tak? Usuwamy, patrzcie, on jeszcze zielony, on szybko zagoi. A może warto, jak tu wypuszcza jakiś nowy pęd, jeszcze go wyprowadzić w zastępstwie nawet za te. Ale walczymy tylko o tą część korony, która jeszcze daje wyraźne oznaki dobrego życia. Do zobaczenia.